Robi się coraz ciekawiej. Francuskojęzyczny internet dobiegła informacja, że Emmanuel Macron wysłał wojsko do Rumunii. Ludzie zaczynają pytać, a komu to potrzebne? No i czy to jest etap końcowy, czy zostaną przerzucone gdzieś indziej? Do tego dziwny film z transportem wojskowym oraz zapewnienie Emmanuela Macrona, że no, Francuzi nie zaatakują jako pierwsi, nie przejdą do ofensywy jako pierwsi, ale będą czekali, aż zaatakują Rosjanie. Bardzo uwielbiam Ukrainę, że wali tak w Rosję. Witam was. Zacznijmy od tego, że to wcale nie jest podobne. Wcale nie jest podobne. Znaczy się, to nie jest oficjalnie potwierdzone. Jasne, ktoś może powiedzieć, że to jest zapewne tajna operacja. Może nawet i przeczytał to na Telegramie, więc wie więcej. Ja nie będę tego roztrząsał. Po prostu przeanalizujemy sobie to, co dostaliśmy. Zaczynając od tajemniczego filmu, na którym widzimy stereotypowego przedstawiciela francuskiej klasy średniej, który najprawdopodobniej wracając z delegacji nagrał transport wojskowy. Wiecie, ja w tym parowozie nie siedziałem, ale niewykluczone, że te transporty jechały na poligon, bo gdyby ktoś zapomniał, to do czerwca trwają największe od zakończenia zimnej wojny manewry NATO. 24 stycznia rozpoczął się Friend in need is a friend indeed. 24, Steadfast 24, największą serią ćwiczeń wojskowych w Europie od zakończenia zimnej wojny. Te manewry na dużą skalę, które mają trwać do 31 maja, gromadzą około 90 tysięcy żołnierzy z 32 krajów i nie mniej niż 1100 pojazdów opancerzonych, w tym 166 czołgów. Ćwiczenia odbywają się głównie na równinach Polski i Norwegii, ale także w Niemczech, krajach bałtyckich, Rumunii, co może świadczyć o wojskach francuskich w tym kraju, Finlandii, Słowacji, Grecji i Szwecji. Z tego co kojarzę, to u nas coś się działo 2 tygodnie temu, nawet zginęło 2 żołnierzy, ale chyba było też coś na Litwie. No i niewykluczone, że teraz to towarzystwo przejechało do Rumunii. Filmik ma 5-6 dni, może tydzień, więc czasowo to i by nawet się pokrywało. Poza tym wydaje mi się, że to co widzieliśmy na transporcie, jeżeli nawet miałoby być przekazane Ukraińcom, no to nie robiono by z tego tajemnic. Oczywiście nie widzieliśmy całego transportu, ten francuski obywatel nie nagrał całości, zapewne musi odłożyć neceser, wyjąć telefon, wiadomo to trwa, a wagony mogły w tym czasie jechać, no ale to co widzieliśmy na końcu, no to raczej nie oznaczałoby czerwonej linii w stosunkach Francja-Rosja. Teraz przecież sprawa rozbija się o rakiety dalekiego zasięgu czy w miarę nowoczesne myśliwce. Tak więc na tu i teraz trudno powiedzieć, czy jechało to wszystko na poligon, czy może z poligonu pojedzie na Ukrainę, no bo w końcu jedno nie wyklucza drugiego. A teraz przejdźmy do tego naszego bieda Napoleona. Otóż Macron 14 marca udzielił wywiadu, w którym mówi o szeroko pojętej pomocy dla Ukrainy, no i był tam też wątek wysłania żołnierzy. To za chwilę rozwiniemy. Teraz chcę wam zwrócić uwagę na pewien mechanizm. Kiedy te 2 tygodnie temu, podczas wizyty w Paryżu, rozmawiano m.in. na temat wysłania żołnierzy, to Macron nie mówił na ten temat wprost. Nie pokażecie mi żadnego filmu, żadnego fragmentu wywiadu, na którym Macron mówi wprost o wysłaniu żołnierzy. Co więcej, premier Grecji, który bez skrupułów wysypał dudu Anglosasów i Bałtów, stwierdził, że Macron był przeciwny. No wiecie, co by mu zależało, prawda? No i teraz, skoro wiemy, że temat upadł, co najmniej w najbliższych miesiącach nic się nie zmieni, to Macron zaczyna nam się nakręcać. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Ten próżny i zadufany w sobie człowiek wie, że w obecnych okolicznościach może praktycznie bezkosztowo kreować siebie na męża opatrznościowego
nie tylko Francji, ale również Europy. Macron wie, że teraz nikt mu nie powie sprawdzam, a nie do przecenienia jest fakt czerwcowych wyborów, gdzie jego frakcja będzie błyszczeć światłem odbitym. Cały wywiad to jest pół godziny gadania o niczym. Ale co jest ważne? Otóż w pewnym momencie zaznaczył on, że Francja nie zamierza przejmować inicjatywy. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Nous sommes prêts à mettre les moyens. Ja wiem, że ten fragment może wydawać się chaotyczny, bo jest w specyficzny sposób pocięty, chociaż to jest pocięcie autoryzowane, bo przez Le Monde. Dlatego też jeszcze raz przeczytamy fragment na temat inicjatywy czy wysyłania wojsk. Głowa państwa nalegała jednak, aby Francja nie wychodziła z inicjatywą ofensywy i ostateczna odpowiedzialność spadła na Rosję. Nigdy nie przeprowadzimy ofensywy. Nigdy nie przejmiemy inicjatywy. Wyjaśnił, uważając jednocześnie, że nie powinniśmy wykluczać opcji, gdyby wojna rozprzestrzeniła się na Europę. Byłby to jedyny wybór Rosji. Czyli chłop zapewnia, że Francuzi nie przejdą do ofensywy, ale z kontekstu wynika, że nie chodzi tutaj o bierność francuskich żołnierzy, którzy znaleźliby się na Ukrainie, ale że dla Macrona ofensywą samą w sobie byłoby przetransportowanie tam żołnierzy. To jest kolosalna różnica. No i mówi, że może gdyby Rosjanie zaatakowali inny kraj, to może Francuzi wtedy zareagują. Ale w najbliższych miesiącach czy latach no nie jest to do zweryfikowania. Przyjmując hipotetycznie na potrzeby tego wywodu, że Rosjanie podbiliby całą Ukrainę i poszli dalej, no to też no nie zakładamy w tym scenariuszu jakiejś pauzy strategicznej na negocjacje czy uzupełnienie zapasów przed bitwą z NATO, prawda? Ale o co mi chodzi? No chodzi mi o to, że to, co powiedział wczoraj Macron, to i tak nie będzie ważne, jeżeli przyjdzie co do czego. A co teraz się można popromować, to się chłop popromuje. Tym bardziej, że mamy do czynienia ze chyba już gorącą fazą kampanii do Europarlamentu. Tak więc uważam, że te słowa powinny przeciąć wszelkie spekulacje na temat ewentualnego wysłania francuskich żołnierzy na Ukrainę. Ja w ogóle się dziwiłem od samego początku, skąd takie pomysły się wzięły. Chłop się troszkę popromował, potem Władimir Putin udzielił wywiadu. No i już wiemy, że inicjatywy nie będzie, ale nie miejmy złudzeń. Wątek wysłania tak zwanego personelu niemilitarnego będzie się nadal tlił. Wiadomo, o co chodzi. Jakiś tam saperów. Ktoś mówił, że w sumie saperów już wysłaliśmy. I rzeczywiście była inicjatywa wysłania saperów ze wszystkich krajów NATO i wyobraźcie sobie, że wysłał tylko PiS. To nie jest śmieszne, tak? Wysłał tylko PiS, no i wiadomo, że w Paryżu mówiono o tym, że może jednak ktoś inny by jeszcze wysłał. Wiecie, może tych pograniczników by odciążyć ukraińskich żołnierzy, może jakieś milicje, coś na wzór błękitnych hełmów, by milicjantów syrskich mógł rzucić na front. Tak sobie gdybam w oczekiwaniu na kolejne przecieki bądź sygnały. No i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. No i oczywiście kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Po prostu najważniejsze, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.